Ja w ogóle od dziecka chciałam być artystką. Tylko, że tak się u mnie w domu mówiło, że, no, że artysta to jest taki słaby zawód, albo w ogóle nie zawód. Mieliśmy pośród sąsiadów artystę, który zawsze biedę klepał, więc raczej się tam rodzice starali, żebym zdobyła jakiś zawód, więc skończyłam na przyrynku żeńską szkołę architektury, ale zawsze to marzenie we mnie było, w związku z tym malowałam też i obrazy różne. Tęsknota za ikoną była zawsze. Moja przygoda z ikonami to właściwie tak naprawdę zaczęła się od pielgrzymowania do Matki Bożej Częstochowskiej, jak miałam 16 lat. To pierwszy raz wtedy poszłam na pielgrzymkę i wtedy dopiero to słowo ikona zaczęło być dla mnie żywe, tak, i prawdziwe, bo przez te 10 dni z warszawską pielgrzymką szłam do ikony Matki Bożej Częstochowskiej. I tutaj już była właśnie ta pierwsze spotkanie i też taka pierwsza tajemnica. I to chyba zostało mi do dzisiaj, że zawsze z tym słowem ikona, czy za tym słowem ikona, kryje się dla mnie jakaś tajemnica. Potem rodziło się pragnienie właśnie pisania ikon. Tak? Zresztą ikona jakoś towarzyszyła mi zawsze w życiu duchowym. Później poznałam swojego męża, który najpierw był narzeczonym czy chłopakiem. Pielgrzymowaliśmy razem do Częstochowy, potem byliśmy po ślubie w domowym kościele, gdzie też patronuje ikona świętej rodziny. I tutaj wyjeżdżaliśmy na rekolekcję Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej do Szczecina i tam też zawsze liturgii towarzyszy ikona. I ta ikona zawsze właśnie też zaczęliśmy mieć pragnienie, mieliśmy już w domu właśnie taką reprodukcję ikony świętej rodziny, potem Matkę Bożą Pneumatoforę. Teraz już od 20 lat jesteśmy na drodze neokatechumenalnej, gdzie ta ikona w liturgii jest zawsze. Ona jest bardzo silnie zakorzeniona, też założyciel drogi Kiko Arguello jest malarzem i też pisze, maluje ikony. Także ta ikona już zawsze tak właśnie w życiu duchowym zaczęło się od tego, że ona najpierw właśnie towarzyszyła modlitwie, czy też najpierw w tym pielgrzymowaniu, no ale to też taka modlitwa w drodze. Tak się zaczęło tak naprawdę. Ale wiedziałam, że tą ikonę to muszę jakoś dostać w kościele, że ja z internetu czy z książek tego się nie nauczę. Że to jest rzecz duchowa, że ja muszę gdzieś właśnie w kościele się tego uczyć. I tak rodziło się pragnienie. Już byłam potem mężatką i mamy dwóch synów. Dopóki byli mali, to wszystko zostawało w tej sferze pragnienia. Jak chłopcy dorośli, mąż powiedział, że może się nimi zająć, że ja wreszcie mogę, bo on znał to moje pragnienie. No i wtedy znalazłam warsztaty właśnie na drodze ikony u ojca Jacka Wróbla, u jezuitów na Mokotowie. I tak się zaczęła już ta rzeczywista przygoda z ikoną od tej drugiej strony, czyli od tej strony z pędzlem w ręku. Tak, to się zaczęło. A tak naprawdę pierwsze zamówienie na ikonę dostałam 2 miesiące przed warsztatami. To było też dla mnie takie znamienne, że moja przyjaciółka, jechałyśmy razem po mieście i ona powiedziała, że jedzie kupić ikonę do modlitwy. Ja mówię, ach, mówię, słuchaj, ja się zapisałam na warsztaty. Ona mówi, tak, to ja nie kupuję, poczekam, żebyś mi napisała tą ikonę. No i tak dostałam pierwsze zamówienie. I też było to dla mnie takie ważne, bo ja mówię, słuchaj, ale nie wiadomo przecież, co mi z tego wyjdzie. Ona mówi, nieważne, dla mnie jest ważne, że ty się modlisz. I to jest też to, co dziś mówię, tak, ucząc innych pisania ikon, że ikonopis nie musi być artystą, ale musi być teologiem, musi być człowiekiem modlitwy, tak, powinien być.